O inwestycjach w świecie Counter-Strike'a Global Offensive oraz na rynku Steam mówię codziennie, dosłownie codziennie. I bardzo często zadajecie mi pytanie, dlaczego skoro o tym tyle mówię, to sam tak na dąsło jakoś bardzo w to nie inwestuję i wchodząc na mój ekwipunek na Steam jakoś nie widzi jakichś wielkich ruchów z mojej strony. I to jest jak najbardziej prawda i dzisiaj postaram odpowiedzieć na to pytanie raz, a porządnie. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Okej, zacznijmy sobie od tego, że moją przygodę z całą tą grą i z całym tym systemem zacząłem tak na dobrą sprawę w 2014 albo 15 roku, kiedy po prostu pukałem sobie z ziomeczkami na zasadzie jakieś tam matchmakingi, żeby się dobrze bawić, jakieś tam swoje różne na serwerach społeczności zabawy i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie to chyba dokładnie jak 2016 czy 17, wtedy kiedy mi dość dobrze zaczęło iść na YouTube, kiedy bardzo lubiłem otwierać skrzynki, zdałem sobie sprawę, że tak na dobrą sprawę, oczywiście można cały czas otwierać skrzynki, tylko to się wiąże z pewnym ryzykiem i to jest jak na to nie patrzeć loteria. Dzisiaj wygrywam $1000, a jutro mogę przegrać $10,000 i tak na dobrą sprawę to wszystko jest całkowicie spoko, bardzo mi się wtedy podobało, wy to również lubiliście, ale stwierdziłem, że tak na dobrą sprawę można pomyśleć nad czymś innym ciekawszym. I wtedy zobaczyłem, że na rynku Steam da się naprawdę ciekawie zarobić i w 2017 roku na Majorze, właśnie to w Krakowie, zainwestowałem w coś, o czym mówiłem wielokrotnie, mianowicie zarówno w kapsuły, zarówno w naklejki i tak dalej, i tak dalej. Ta inwestycja okazała się wielkim bęgerem już za kilka tygodni, tak na dobrą sprawę liczyłem sobie z tego dość duże profity. Na dzień dzisiejszy profit jest liczony w tysiącach i to mnie jak najbardziej cieszy. To była bardzo niewielka inwestycja patrząc z perspektywy czasu, bo wtedy zainwestowałem w to tylko i wyłącznie 100 zł, a obecnie mam z tego około 6 tysięcy, także to jest jak najbardziej dobrze, udało się i nie mówię, to zdecydowanie mój najlepszy strzał, tak? Od tego momentu na dobrą sprawę potem jeszcze działałem bardziej na szorta, gdyż na dobrą sprawę zdałem sobie sprawę, że fajnie, że to kiedyś urośnie, fajnie, że będę to trzymał, ja jestem na tyle wytrwały, że też jakoś nie napalę i nie sprzedam tego na drugi dzień, tylko po prostu będę to trzymał i fajnie, że to kiedyś urośnie, ale chciałem po prostu bardziej sobie pokazać na szortach. I tak było. Rok 2017, 2018, początek 2018, to warto zaznaczyć, wtedy dość dużo się tradeowałem, dość dużo działałem, ogólnie na markecie miałem jakieś mniejsze, większe inwestycje, dość dobrze to rozkminiałem, a nie nagrywałem o tym na YouTube, gdyż mój kontent wtedy był oparty głównie o skrzynki i wtedy też na dobrą sprawę zbliżył się taki bardzo ciemny okres, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a Global Offensive. Chodziło mi bardzo o znaną aktualizację, w której to trade zostały tak na dobrą sprawę całkowicie skasowane. I to jest ten moment na wykresie, kiedy tak na dobrą sprawę mój ekwipunek został w całości sprzedany, gdyż taką podjąłem decyzję. Stwierdziłem, że to już jest tak na dobrą sprawę koniec. Tak jak to mówiłem, początek 2018 roku to był taki schyłek, kiedy jeszcze przesiadałem się na Fortnite'a, próbowałem swoich sił właśnie w tamtej grze, co już ostatecznie nie wyszło. Aczkolwiek jak możecie zobaczyć, tutaj tak na dobrą sprawę możecie zobaczyć na podstawie tego wykresu. Tutaj tak jak to mówiłem, 2017, 2018 rok to jest moment, kiedy coś się tutaj tradeowałem, coś się wymieniałem. Oczywiście wtedy też działałem dużo, jeżeli chodzi o cały gambling i tak dalej. W związku też jest czym wartość ekwipunku, jak możecie zobaczyć, urosła na przestrzeni tych tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, ponad roku, z $2500 do $3700, jak możemy tutaj zobaczyć. Dla mnie wtedy to było bardzo dużo, gdyż tak na dobrą sprawę nie potrzebowałem pracując zwykłym dzieckiem, a że mogłem sobie z tego w jakiś to sposób dorabiać i tak dalej, to brzmiało całkowicie dobrze. To jeszcze warto zaznaczyć to, że były jakieś wypłaty, bo czasami zdawało sprzedawać po prostu noże na zwykłą gotówkę. Tak czy siak, przechodząc do połowy 2018 roku, wtedy sprzedałem wszystkie skiny, jak możemy popatrzeć na ten okres, tutaj tak na dobrą sprawę totalnie się odciąłem od Counter-Strike'a. W tym momencie tak na dobrą sprawę nie interesowało mnie już zbytnio, co się z tą grą dzieje, przyszedłem na Fortnite'a, potem Fortnite nie wypalił i odciąłem się na YouTube'a, gdyż tak na dobrą sprawę miałem już po prostu w pewnym sensie tego dość i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie tak na dobrą sprawę nie, w ogóle jakoś mnie nie interesowały inwestycje, w ogóle zapomniałem o tym, myślałem, że CS już się skończył, że to tak na dobrą sprawę umiera i tak dalej, ale później tutaj wróciłem. To coś później dzieje na tym koncie nie ma większego znaczenia, przez na to, że to są tylko i wyłącznie jakieś zyski spowodowane moimi wcześniejszymi inwestycjami, głównie to jest PGL, aczkolwiek jak możemy sobie zobaczyć, coś tutaj się już zaczęło dziać. Czyli ja wróciłem do inwestowania trochę tak, gdyż stwierdziłem, że tak na dobrą sprawę opę mój nowy kontent na tym właśnie, żeby mówić o inwestycjach. Gdy stwierdziłem, że coś o tym wiem, widziałem, że w Polsce na dobrą sprawę brakuje takiej jakiejś sensowniejszej osoby, która tak dłużej i sensownie o tym jest w stanie opowiedzieć, jest w stanie rozwiać naprawdę wiele kwestii i znalazłem takie miejsce dla siebie, w którym mam nadzieję, że póki co w miarę się jakoś sprawdzam. I tak na dobrą sprawę od tego ostatniego momentu, czyli od tego momentu, kiedy zacząłem nagrywać o inwestycjach, to jest bodajże kwiecień albo maj tego roku, tak na dobrą sprawę, kiedy na moje inwestycje to było chyba 200 zł, jak dobrze pamiętam, na Mera, tak, na koniec operacji, co było taką niewielką inwestycją, wielu z was się wtedy dziwiło, że ja mówię o takich tysięcznych inwestycjach, a inwestuję tylko tyle i tutaj muszę przyznać, że jakoś nie widziałem w tym jakiegoś takiego turbo większej szansy, tak, ja jako osoba, która inwestuje też w inne rzeczy, nie tylko w świecie Counter-Strike'a, między innymi są to kryptowaluty i też inne rzeczy, tak na dobrą sprawę widzę duży potencjał w inwestowaniu w przedmioty z Counter-Strike'a, ale z takim bardzo, bardzo długoterminowym. Ja już osobiście mnie nie jara to, że w ciągu roku sobie zarobię te $1000 czy $2000 nawet, bo dla mnie to już nie jest jakiś taki większy temat, żeby sobie tym zawracać jakąś głowę specjalnie, ale jeżeli mogę sobie coś kupić i poczekać na tym kilka lat i zarobić z tego naprawdę ładny procent, no to jestem jak najbardziej za. I taką właśnie szansę wypatruję w kolejnym majorze, który będzie miał miejsce na przełomie października i listopada. Jest to PGL Major Stockholm 2021. Liczę, że tutaj Valve nie spieprzy tego tematu, jak to było na przykładzie EMEA 2020. I sobie powiedziałem po prostu, że ten event, ten major, czyli PGL Major Stockholm 2021, to będzie taki grubszy właśnie turniej, przy którym to troszeczkę bardziej wrócę do tego inwestowania, tak na dobrą sprawę zainwestuję wtedy w niego trochę bardziej grubo i będę grał na ultra longu, co za tym idzie, będę trzymał to co najmniej 4-5 lat, myślę tak na dobrą sprawę, gdyż wtedy wiem, że to mi przyniesie jakieś tam korzyści, mam nadzieję, że do tego czasu CS nie umrze i taka jest moja taktyka póki co też. Nie zrozumcie mnie źle, ale tak na dobrą sprawę wiedziałem, jak z czym się je ten rynek i tak na dobrą sprawę wiedziałem, o co w nim chodzi, wiedziałem wszystko, jak to działa i tak dalej, bo przez te półtora roku, kiedy nie było, nic się absolutnie nie zmieniło, aczkolwiek potrzebowałem tylko wrócić do tematu,
zainteresować się jeszcze bardziej, doczytać jakieś, czy nie ma jeszcze jakichś ciekawszych inwestycji, z czym się oczywiście z wami wszystkim dzieliłem. I tak na dobrą sprawę myślę, że już mam na tyle wiedzy, że mogę z powrotem wyjść do tego inwestowania. Ja podchodzę do tego na tej zasadzie, że nie ma co się napalać, nie ma co po prostu głupio stracić, lepiej po prostu się dwa razy nie nadziać, albo dwa razy mieć dużą szansę na to, że się nadziać i zarobić symbolicznie, niżeli po prostu raz pakować, a raz porządnie i raz się na tym nie nadziać. Ja mam przynajmniej taką taktykę i tak do tego podchodzę. Także jeżeli pytacie mnie, albo zadajecie mi w komentarzu pytania, dlaczego nie inwestuję, dlaczego moje EKU jest tak na dobrą sprawę warte tylko i wyłącznie 2000 euro teraz i mój główny, moje drugie konto, na którym teraz tak na dobrą sprawę przebywam, jest tam warte 500 euro czy coś takiego, na to odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy najzwyczajniej się poczekać, a uwierzcie, że będzie się działo.